Kolejny raz w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie odbył się Dzień Ziół, który nawiązywał do obchodzonej 15 sierpnia uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwanej w naszym kraju świętem Matki Boskiej Zielnej. Dzień Ziół zorganizowano, by promować ziołolecznictwo i zachęcić społeczeństwo do korzystania z bogactwa surowców naturalnych występujących w przyrodzie. Co jednak określamy mianem ziół? Wszystko to, co może być przydatne w leczeniu, może mieć jakieś właściwości leczące, lecznicze. Jest takie powiedzenie, każde zioło na świecie ma swoją moc przecie. Staropolskie powiedzenie. I tak jest. Przebadać dokładnie wszystkie rośliny, to zawsze coś się znajdzie. A człowiek oczywiście intuicyjnie już od dawna wybierał to, co byłoby przydatne. W ramach Dnia Ziół sporym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się stoiska Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej i Turystyki Best Pro Eco. Członkowie organizacji dzielili się swoją bogatą wiedzą na temat ziół i ich właściwości. Prowadzili oni także różnorodne warsztaty, zarażając młodszych i starszych pasją do otaczającej nas przyrody. Zioła to przede wszystkim tradycja, a tradycja ma to do tego, że to jest taki odsiew. Zachowuje się to, co jest dobre, natomiast złe praktyki po prostu są eliminowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my mamy przecież jeszcze piękną bioróżnorodność w naszym kraju, ponieważ ominęła nas zielona rewolucja w rolnictwie, kiedy stosowały się nowe technologie, bardzo schemizowane rolnictwo. U nas tego nie było w takim zakresie. Poza tym restrukturyzacja rolnictwa, szczególnie te nasze małe gospodarstwa, polskie, to jest charakterystyczne dla Polski, że u nas jest bardzo dużo gospodarstw małych i średnich i gospodarstw rodzinnych. I to są te perełki najcenniejsze, które zachowują tą bioróżnorodność. I tam te zioła mamy, tam jeszcze ta wiedza jest przekazywana przez babcie, dzieciom, wnukom. Ja jestem babcią, mam 8 wnucząt, mam ogródek zielny, mam pole, które niestety dziki mi przewróciły do góry nogami, ale wiem, że zioła są bardzo ważne też w uprawie takiej przydomowej, bo owady nie lubią ziół, zwierzyna też nie lubi ziół, także jak miałam zioła na gietek, to oczywiście nie wchodziły dziki, nie orały mi tego pola, natomiast jak są ziemniaczki, jak marchewka, buraczki, no to już wtedy niestety przy takiej bardzo teraz ograniczonym użytkowaniu, bo tak niestety restrukturyzujemy rolnictwo, że rolnikowi się nie opłaca. Dostajemy marne dopłaty, które nam rekompensują utrzymanie dobrostanu tych gospodarstw, czyli wykaszanie, żeby nie było naturalnej inwazji tych krzaków, naturalnej sukcesji. Ale takie wykaszanie też nie jest korzystne, bo też gubi się wiele naturalnych właśnie gatunków, które rosły, jak ziemia była uprawiana, rosły na miedzach. Szczególnie góry mają to do tego, że jest bardzo dużo miedz, bo cienka warstwa ziemi, jest dużo kamieni. Rolnicy zawsze tą ziemię przebierali, kamienie wybierali, na miedzach składowali, na takie stosy. To zarastało. Tam to było niesamowite siedlisko i jest jeszcze, bo jeszcze te miedze mamy dla owadów, dla różnego rodzaju gryzoni. Zawsze te kępy porastają właśnie ziołami, jarzębinami, różnymi drzewami, więc jest to i dla ptaszków siedlisko. No kapitalne właśnie środowisko naturalne i my ludzie od początku, od zarania obserwowali rośliny, które nam służą, które są do jedzenia, które są smaczne i właśnie bioróżnorodność, ta różnorodność gatunkowa, taka naturalna, spójna z warunkami klimatycznymi, ze środowiskiem, nawet z jakością gleby, bo to wszystko jest powiązane. To daje, mówi się, że bioróżnorodnością, koroną właśnie są zioła, bo one są bardzo przystosowane do środowiska, w którym mieszkamy, w którym żyjemy i
są niezbędne w naszym życiu. Nasze babcie zawsze miały przy domu ogródek, a jeszcze obserwowały, co w tym ogródku, co koło chałupy lubi rosnąć, bo to był jakiś sygnał. Na przykład jak rosł podagrecznik, to mówili, a to trzeba to do zupy, do polewki wrzucić, bo potrzebujemy witamin, potrzebujemy lekarstwa na stawy, bo podagrecznik to jest zioło właśnie bardzo wskazane na choroby, takie gośćcowe właśnie choroby stawów. Krwawnik też bardzo często, nagietek był uznawany za króla kosmetyki i wewnętrznej i zewnętrznej, czyli maści, kremy. Poza tym bardzo dobry na wątrobę, na oczyszczenie organizmu. Także zawsze był podstawą takich domowych herbatek. Nie chodziło się do sklepu po herbaty, tylko była herbatka wiosenna, gdzie wszystkie nowalijki, poziomki, młode pędy różnych ziół, porzeczek, maliny, zbierało się, suszyło, pierwsze kwiatki i to była właśnie ta herbatka wiosenna. Później zbierało się już roślinki, jeszcze mięta oczywiście, to też takie letnie, wiosenne, później melisa, mięta. Jak się pojawił dziurawiec, to się już zaczęto zbierać zioła na herbatki zimowe, bo dziurawiec to jest też bardzo cenne zioło, daje smak herbatom, ale jest niewskazane na dni upalne, kiedy świeci słońce. Więc zawsze w każdej chałupie u gospodarza stał na piecu taki garnek, który był w środku czarny, bo dziurawiec właśnie nadaje taki kolor. I w tym garnku zawsze parzyły się zioła. I jak ktoś chciał herbatki, to sobie przychodził, nabierał właśnie z tego garnka. I tak na okrągło się wymieniało i taki dyżurny garnek stał na piecu. Oczywiście robiło się jeszcze krople, nalewki na spirytusie właśnie, które się używało, smarowało się chore miejsca. Także to zawsze w każdym domu była taka domowa apteczka babci. W chorzowskim skansenie każdy chętny mógł zaczerpnąć bezcennej wiedzy na temat korzystnego oddziaływania ziół na zdrowie, ale także poznać zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z darów przyrody. Cenne wskazówki i porady dotyczące ziołolecznictwa przekazywane były w przystępnej formie. Coraz więcej osób sobie zdaje sprawę, że tak zwana chemia nam nie służy, więc może popatrzmy, jak to było dawniej i okazuje się, że można sobie pomóc, z tym, że leczenie ziołami jest o wiele bardziej żmudne. No i w ten sposób stajemy się bardziej pokorni, bo tak to wygląda. Poznanie świata jest właśnie przez to, że poznajemy zioła, poznajemy rośliny. Dawniej gospodynie domowe, o czym przed chwileczką tam na scenie mówiła, znały się na ziołach, bo one czytać i pisać często nie potrafiły, takie zwykłe gospodyni wiejskie, ale znały się na ziołach, potrafiły odróżnić, bo od tego zależał ich byt, prawda? Jeśli zerwała coś, co było trujące, to skończyło się to tragicznie dla niej czy rodziny. O czym powinniśmy pamiętać, sięgając po zioła, po ich dobroczynne właściwości? Przede wszystkim o tym, że potrzeba nam cierpliwości i pokory. No tak, bo nie od razu wyzdrowiemy. Nie od razu, to trzeba czasu. Ale to jest naprawdę wspaniałe. Jeśli ktoś nauczy się, bo tego się trzeba nauczyć, to nie jest. Trzeba poznać podstawy ziołolecznictwa. Najlepiej idzie na jakiś kurs i w ten sposób. Jest to bardzo długa droga, żeby chodzić po polach, po lasach i zbierać zioła. To naprawdę trzeba długich, powiedziałabym, studiów. Natomiast no, jeśli jest w rodzinie ktoś, kto potrafi odróżnić taką czy inną, zna się na ziołach, to naprawdę warto to wykorzystać jeszcze, bo to pokolenie już jest no, odchodzące bardzo. Polecam. Jeśli nie mamy od kogo uczyć się informacji o ziołolecznictwa, możemy skorzystać chyba z tych ziół produkowanych przemysłowo bardziej czy mniej. Czy one nam pomogą? A no pewnie, że tak, oczywiście, że tak. No, są hurtownie, które zbierają te zioła. No ale
mówimy o dwóch różnych rzeczach, prawda? O takim nastawieniu pozytywnym do ziół i takim samodzielnym zbieraniu ziół i poznawaniu świata i też pomaganiu sobie. Ale pamiętajmy o bezpieczeństwie, bo to jest szalenie ważne. Czy, niezależnie od tego, czy kupimy zioła w herbapolu, czy zbierzemy je sami na... No tu jeszcze większa doza bezpieczeństwa musi być, bo nie wiadomo, co zbierzemy. Musimy najpierw wiedzieć, że to jest na pewno to, prawda? No, a w herbapolu to tak samo. Jest tam obsługa zazwyczaj kompetentna, która nam powie coś. Ale i tak trzeba tutaj... No, właściwie taka osoba zielarza jest tutaj, byłaby wskazana, która nam pokieruje. Bo zioła też można przedawkować. Ależ absolutnie tak, naturalnie. Można się zatruć zwyczajnie ziołami. Zioła, nawet jeśli zioła są kupione w herbapolu i nie jest to ta trucizna, nikt tam nie sprzeda nam trujących ziół, to, ale można nimi sobie zrobić coś. No, można za dużo tych naparów wypić i one mogą być niekorzystne. Musimy wziąć pod uwagę też, że stosowanie ziół może być bardzo niewskazane przy różnych terapiach. Takim ziołem na przykład jest dziurawiec, z którym trzeba być ostrożnym. On nam pomoże na wątrobę na przykład, prawda, czy nam poprawi nastrój, bo działa nieco przeciwdepresyjnie, ale no, przy różnych lekach on nam może po prostu zaszkodzić. Mówimy o interakcji, prawda, że te substancje to są substancje jednak czynne, aktywne. Od czego najlepiej zacząć tak naprawdę przygodę z ziołami? Mięta, melisa to chyba te najbardziej popularne. No tak, oczywiście. Melisa, mięta, naturalnie, że to rumianek. Pewnie, że to można sobie bezpiecznie zaaplikować, ale też poczytać o tym, w jakim celu to stosować. Może bardziej no to prewencyjnie, prawda, żeby poprawić. No mówi się o tym coraz więcej w mediach, nawet na tych takich plotkarskich portalach różne informacje o ziołach czasami obserwuję, że są. No ale nie jest to na pewno, nie jest to wiedza, jaką trzeba jednak sięgnąć do bardziej takich, no, takich źródeł, które nas upewnią, że to jest dobre źródło, prawda? Uczestnicy Dnia Ziół mogli poznać zastosowanie produktów zielarskich z pożytkiem dla naszego zdrowia. Chętni mogli zakupić naturalne produkty powstałe na bazie ziół. Sporym zainteresowaniem publiczności cieszyły się też warsztaty tworzenia zielników. Niemniej interesujące były wykłady i pogadanki na temat roli ziół w profilaktyce różnych chorób i leczeniu m.in. chorób reumatoidalnych oraz towarzyszącego im bólu. Reumatyzm, bóle przeróżne człowiekowi towarzyszyły właściwie od dnia narodzin aż do śmierci. Tylko w ostatnim czasie ludzie stali się wygodni. Medycyna po części akademicka do tego zmusiła nas, żebyśmy częściej sięgali po syntetyki, natomiast zaniedbywali te leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, które oferuje nam apteka natury. A są takie. Bardzo dużo jest takich leków, tylko trzeba do tego wiedzy. W ostatnim czasie właśnie medycyna światowa się nimi interesuje, tymi roślinami o takim działaniu, ponieważ syntetyczne leki przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, przeciwbólowe szkodzą. Tak jak powiedziałem w czasie mojej prelekcji, jak wskazują w statystyki, więcej umiera ludzi z powodu nadużywania leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych, niż ich ginie w wypadkach. Ostatnio właśnie jeden z profesorów medycyny takie wyniki statystyczne przybliżył, co wprawia w osłupienie, bo ludzie sobie nie zdają sprawy zupełnie z tego, no bo mnóstwo reklam takich leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych nam się oferuje w przeróżnych mediach. Ludzie temu ulegają, często nawet myślą, że człowiek, który jest przebrany za lekarza, jest nim w rzeczywistości, a tak nie jest, bo to jest statysta. Lekarzom nie wolno występować w tego typu reklamach. Ufają bezgranicznie i sami sobie szkodzą. Jesteśmy konsumentami niemal
Należymy do największych konsumentów leków przeciwbólowych w Europie. Coś trzeba z tym zrobić. 2 miliardy rocznie tabletek połykamy, a nawet 30% ankietowanych przyznaje się, że sięga po lek przeciwbólowy nawet wtedy, kiedy ból jest słabo nasilony. To już jest bardzo źle. Natomiast zaniedbuje się zupełnie leki, które mamy często za darmo, na wyciągnięcie ręki. O tym właśnie dzisiaj mówiłem w czasie prelekcji. Pokrzywa, brzoza. Napisałem nawet książkę nie tak dawno o pokrzywie. Pokrzywa przywraca zdrowie, gdzie podaję właśnie mnóstwo takich sprawdzonych przepisów, łącznie z tym biczowaniem pokrzywą, bo to jest stary, zapomniany sposób na ból, na reumatyzm, na artretyzm, który jest znany od czasów antycznych. Kiedyś mówiono na to urticatio, od nazwy łacińskiej pokrzywy urtica. Pokrzywa to jest wspaniały lek przeciwbólowy i nie tylko. Przeciwzapalny. Biczowanie pokrzywą działa tak jak akupunktura niemal. Takie ma działanie i to wskazują wprost, potwierdzają wyniki badań naukowych, bardzo wiarygodne. Brzoza też bardzo przydaje się w leczeniu reumatyzmu, w leczeniu bólu. Oczywiście po zastosowaniu takich roślinnych leków nie ma efektu natychmiastowego. Czasem trzeba na niego poczekać, ale warto, ponieważ jest to bezpieczna metoda walki z bólem, szczególnie tym przewlekłym. Bo na reumatyzm nikt nie zapada z dnia na dzień. Na to sobie pracujemy często latami, zaniedbując tę przypadłość. Publiczność obecna na Dniu Ziół mogła dowiedzieć się, że zioła mogą być z powodzeniem wykorzystywane w kuchni i to w bardzo różnej postaci. Takim najczęstszym nietypowym właśnie zastosowaniem na przykład lawendy są ciasteczka lawendowe, które można właśnie upiec samemu w domu. Typowe kruche ciasteczka z dodatkiem lawendy. Bardzo dobry też jest dżem brzoskwiniowy właśnie, czy nektarynkowy z dodatkiem lawendy. Nietypowy smak, ta lawenda jednak nie tylko do szafy. Tak poza tym wszelkiego rodzaju nalewki ziołowe, czy właśnie czarnuszka do różnego typu właśnie ciast drożdżowych, do kapusty, do mięsa jak najbardziej się nadaje. Zioła podkreślają smak potraw? Oczywiście, to już było wiadomo w starożytności, te zioła przez cały czas były w kuchni używane i do dzisiaj wracamy do tych starych ziół i tych typowych, i tych nietypowych, i naszych, i zagranicznych, więc na pewno warto. Dzięki ziołom też może łatwiej się trawi. Oj, na pewno, dużo ziół ma właśnie takie działanie pomocne przy właśnie problemach z żołądkiem czy jelitami. Na pewno warto przed posiłkiem czy miętę, czy dziurawiec wypić i na pewno pomoże. Coraz częściej też możemy spotkać się z ziołom miodami. Co to tak naprawdę? Zioło miodan to po prostu zwykłe miody, do których jest dodawane zioła i które mają właśnie te wszystkie właściwości ziół zawarte w miodzie, więc na pewno łatwiej przyswajalne przez dzieci. W Skansenie prezentowano także zdrowotne właściwości ziół zawarte w syropach, które są łatwe do przyswojenia dla organizmu. Mamy syropki na kaszę, ze świerku, z malipenu zbieramy i robię se w maju. We wiosnie i mamy czarny bez, to se zbiera kwiatka i robimy syrop na przeziębienie dla dzieci i dorosłych. Bardzo dobre syropki są też z babki lancetowatej. I labiotka pospolita jest tu na sprzedaje i mamy malwu, to jest nasza nowość w tym roku zrobiona. I syropek lipowy na przeziębienie, w zimie można dolewać do herbatki i używamy na picie. Specjalnie ziela jest zloczeń maruna, to jest na migreny, na ból hlavy, na stawy. Też dobry używać każdy dzień, czy jak jest problem. I można mamy tymianek na gardło, na kaszel, estragon na żołądek, na trawienie, też dobry dla wszystkich. Specjalny syrop z nawludzie, to jest takowy syropek robiony na nerki i zawiera duże rutinu, także też dobre zdrowotne. Wszystko jest ekologiczne. Podczas Dnia Ziół poznać można było wiele interesujących faktów o rosnących na polanach czy w głębi lasu wartościowych roślinach. Święto Ziół było okazją do zachęcenia Ślązaków do sadzenia w przydomowych ogródkach czy nawet w doniczkach różnorodnych ziół i wykorzystywania ich na przykład w kuchni, co pozytywnie powinno wpłynąć na nasze samopoczucie.